Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym Was zabrać do Parku Narodowego tutaj w Killarni, do jednego z takich moich ulubionych miejsc. Są to ruiny klasztoru Franciszkanów. Nawet nie wiedziałem, więc miałem okazję się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Lecę do parku, do takiego, to jest chyba starych jakiś kościół baptystów czy coś takiego, nawet nie wiem, ale jest tam niezły klimat i tam będę chciał dotrzeć, także jedziemy! Killarni jest mnóstwo hoteli, sarny są przyzwyczajone do ludzi, także dobrze się tu bawią. Fajna sprawa. Tu jest Lake Hotel, też bardzo popularny, nad jeziorem. Tutaj można wodować kajaki. Tu widzę jakieś holdery na łódki albo na kajaki właśnie. Widzę, że już ognicho gotowe. Jeziora tutaj. One się łączą jakimiś rzekami. Zresztą kupujemy kajaki, bo nie jedziemy nigdy na wakacje z Syrii, więc będziemy to wszystko zwiedzać, obczajać, nagrywać. Tu z buta małe rybki widać. Pięknie. Co chwilę by się tu trzeba było zatrzymywać i coś obczajać normalnie. Ale tam jest właśnie ten kościół tych baptystów, czy co to jest. I tam właśnie lecę.
przeczytam, co to dokładnie jest. Może coś tam, parę słów o tym powiem. Macrosfiary. Franciszkański kościół, albo jakaś parafia, czyli odkryte to było w 1445 roku przez jakiegoś Donalda McCarthy'ego. Są to jakieś grobowce, groby stare i jest niezły klimat. Mam nadzieję, że zaraz ten nie powstanie jakiś zmiech żywych trupów wokół normalnie. Będę musiał zdupcać, ej. Takie okienka malutkie, pewnie, żeby można było kogoś dźgać. Lubię to miejsce. Jest magiczne, naprawdę. Kominek. Tyle mojej krótkiej wycieczki po pracy. Sylwia w pracy, młody gdzieś pojechał z kumplami, a ja eksploruję normalnie tereny dzikie albo nie dzikie, albo tereny owiane tajemnicą. Na desce, normalnie po parku w Irlandii. Co ja chcę, ja nie chcę nic. Ja chcę ino jeździć.
Jeszcze dopowiem tylko na szybkęsa, że klasztor ten był wielokrotnie niszczony, później odbudowywany, a kapłani padali ofiarami armii protestantów. Jeśli chodzi o irlandzką architekturę tego miejsca, to na środku dziedzińca, jak mogliście zauważyć, rośnie duże cisowe drzewo, które również było bardzo często zauważane wokół starych irlandzkich cmentarzy i właśnie klasztorów. Niektóre z tych grobowców sięgają XVII-XVIII wieku. Są to grobowce znanych irlandzkich poetów. Ogólnie magia i piękno tego miejsca było inspiracją dla wielu właśnie poetów i artystów. Także no fajna miejscówka. To było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Życzę Wam dużo zdrowia, miłości i do następnego razu. Hej!